Cześć, z tej strony Tomgac. Jeśli chcesz dowiedzieć się, o czym nigdy masz nie rozmawiać z kobietami, to oglądaj do końca. Tak naprawdę tematów, na jakie nie powinieneś rozmawiać z kobietami, jest kilkanaście, a ja podam właśnie kilka z nich. Po pierwsze, nigdy nie rozmawiaj z kobietą, z którą się spotykasz, o jej byłym związku, czy w ogóle o jej byłych związkach, ponieważ w ten sposób bardzo wpadasz szybko do szufladki przyjaciel, kolega, z którym można o wszystkim porozmawiać, przy którym można się poużalać nad sobą, przy którym można pougadywać swojego ex i przy którym ona czuje się tak miło i komfortowo, ponieważ ty ją zawsze wysłuchasz, zrozumiesz i uraczysz dobrą radą. Nie możesz rozmawiać z dziewczyną o jej byłym związku, czy o jej byłym chłopaku. Dlaczego? Powodów jest kilka. Natomiast jednym z kluczowych jest to, że kiedy ty rozmawiasz z nią o jej byłym, to ona zamiast myśleć o tobie, to ona myśli o swoim byłym. I po spotkaniu z tobą, kiedy już się rozstaniecie, ona zamiast myśleć o tobie, jak z tobą fajnie się spędziło czas, zamiast myśleć o następnym spotkaniu z tobą, ona myśli o ostatnim spotkaniu z jej byłym. Być może nawet zadzwoni do jakiejś swojej przyjaciółki, żeby przedyskutować temat, czy aby na pewno nie powinna do niego ponownie się odezwać. A wszystko spowodowałeś ty, ponieważ ty pozwoliłeś jej na ten temat rozmawiać. W takiej sytuacji, kiedy ona zaczyna gadać o swoim byłym, to mówisz coś takiego: słuchaj, nie obraź się, ale nie spotkałem się po to z tobą, żeby słuchać o twoim byłym, czy słuchać o twoich byłych związkach. Nieważne jest to, co było kiedyś, ważne jest to, co jest teraz, a jesteśmy teraz ty, ja i piękny zachód słońca. I na tym się skupmy. I się uśmiechasz, wtedy możesz ją nawet objąć, czy nawet pocałować, bo dlaczego by nie? Następnie nigdy nie rozmawiaj z kobietą, z którą się spotykasz, na negatywne tematy. Nie użalaj się nad sobą, nie mów, jak ci źle w życiu, nie mów, jak ci źle w pracy, czy nawet nie ciągnij negatywnych tematów, jeśli ona jakieś poruszy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy poruszysz przy niej negatywne tematy lub dajesz jej mówić o negatywnych rzeczach, pozwalasz jej na to, to prawda jest taka, że ona po spotkaniu z tobą będzie jeszcze bardziej zdołowana niż przed. I potem, kiedy przychodzi następna propozycja od ciebie, żebyście się spotkali, to ona nie chce się z tobą spotkać, ponieważ przypomina jej się to, że po spotkaniu z tobą czuła się jeszcze gorzej niż przed. A chyba nie o to chodzi, prawda? I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, klikając w duży czerwony przycisk subskrybuj, ponieważ zauważyłem, że tylko 43% moich widzów subskrybuje ten kanał. Dlatego jeżeli ty jeszcze tego nie robisz, to zrób to koniecznie teraz, jeśli doceniasz moją pracę i treści, jakimi się z tobą dzielę tutaj zupełnie bezpłatnie. A teraz wracamy do tematu. No bo zobacz, kobiety chcą przede wszystkim spotykać się z facetem dlatego i chcą mieć chłopaka dlatego, ponieważ chcą, żeby ten facet ubarwił jej życie. Ona chce czuć się lepiej po spotkaniu z tobą niż przed. Ona chce być cała w skowronie. Chce czuć motyle w brzuchu podczas spotkania z tobą i po spotkaniu z tobą. Chce myśleć cały czas o następnym spotkaniu, kiedy do niego dojdzie. A będzie tak myśleć tylko wtedy, kiedy na spotkaniu będzie czuć się fantastycznie. Czyli jak będzie uśmiechnięta, radosna, będzie między wami pozytywna wibracja, to wtedy ona będzie chciała się z tobą spotkać. Natomiast kiedy ty poruszasz przy niej negatywne tematy, pozwalasz jej mówić na negatywne tematy, to oczywiście to powoduje to, że ona zamiast być cała w skowronkach, jest raczej cała roztrzęsiona i w jakiejś depresji, tak? Bo tak na nią wpłynąłeś. Co oczywiście powoduje to, że ona dalej nie chce się z tobą spotykać. Więc jeśli dziewczyna zaczyna poruszać przy tobie negatywne tematy, to powiedz jej: wiesz co, nie obraź się, ale nie lubię rozmawiać na negatywne tematy i też chyba się ze mną zgodzisz, że nie spotkaliśmy się po to, żeby użalać się nad sobą i mówić, jak to jest źle w naszym życiu, prawda? No więc zostańmy tylko przy pozytywnych tematach. I się uśmiechnij, tak? A potem weź ją za rękę, idźcie naprzód i zacznijcie rozmawiać na jakieś pozytywne, fajne tematy. Kolejnym tematem, jakiego nie wolno ci poruszać przy kobiecie, z którą się spotykasz, jest seks. Nie możesz na pierwszym czy drugim spotkaniu pytać się dziewczyny, w jakiej pozycji lubi, czy kiedy ostatnio uprawiała seks, czy inne tego typu tematy, inne tego typu teksty. W ten sposób wyjdziesz na napaleńca i zboczeńca i dziewczyna od razu przestanie być tobą zainteresowana. Ponieważ pamiętaj, że wzbudzanie seksualności i seksualna rozmowa to nie to samo, co rozmowa o seksie. Jeśli wzbudzisz seksualność, mówiąc jej, że seksownie wygląda, albo że taka krótka spódniczka świetnie pasuje do jej długich nóg, to spoko. Natomiast jeśli zapytasz się jej o jej preferencje łóżkowe, to ona od razu będzie czuła do ciebie niesmak. Od razu będziesz spalony. Tym bardziej, jeśli ona jeszcze nie zdążyła się w ciebie mocno wkręcić i bardziej ci zaufać. Oczywiście, co innego, jak już macie swój pierwszy, czy któryś raz z kolei za sobą. Jasne, śmiało. Wtedy możesz rozmawiać o seksie i o preferencjach łóżkowych. Natomiast jeśli jesteście jeszcze przed sytuacją łóżkową, w ogóle nie poruszaj tego typu tematów. Tutaj podałem trzy tematy, na jakie nigdy nie możesz rozmawiać z dziewczyną, ale tak jak powiedziałem na początku tego wideo, jest ich kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt. Więc jeśli chcesz, żebym jeszcze nagrał o tym odcinek, daj mi proszę
znać w komentarzu. A jeśli spodobało Ci się to wideo, to daj kciuka w górę i zasubskrybuj kanał. To dzisiaj byłoby na tyle, teraz obejrzyj jeden z tych dwóch materiałów, które wybrałem specjalnie dla Ciebie, a zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Cześć!